I witamy obie jedenastki wychodzące na płytę stadionu w Wągrowcu, na zielono goście z Kórnika w barwach klubowych Nieba Wągrowiec. I raz jeszcze witamy oba zespoły, a ja przypomnę składy wyjściowych jedenastek. Goście z Kórnika. 12 Cyprian Bożyński, 2 Kacper Tomaszczak, 4 Roman Palec, 8 Dawid Urbanek, 10 Gerard Pińczuk, 13 Wojciech Zmięczyk, 15 Piotr Kalak, 16 Igor Jurga, 18 Maksymilian Chyrzyk, 19 kapitan zespołu Radosław Jasiński i suweren 20 Jakub Pietrzak. I gospodarze 1 Patryk Łagodziński, 2 Filip Jedaralczyk, 3 Michał Gruszka, 5 Mateusz Wrocławski, 7 kapitan zespołu Rafał Rysiewski, 8 Mateusz Sporek, 9 Mateusz Rozmarynowski, z 10 Mikołaj Orpil, 11 Marcin Kowalczyk, 19 Mikołaj Dobrzykowski i suweren 22 Axel Meger. A zawody dzisiejsze prowadzi jako sędzia główny pan Maciej Ziółkowski, a jego asystentami są panowie Wojciech Michalak i Daniel Gajewski. Sędziowie reprezentują kolegium sędziowskie przy Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Thank you.
Rana. Trzecia minuta spotkania z Strzelcem Bramki dla Wildy, grający z numerem 10 Mikołaj Ordyl. Yeah.
Czekaj, tu po prostu. Proszę,
Nie, 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 nie
Nie ma to piłka!
Właśnie się załapałem na wersję. Jakie mogą być wyjazdy przed cienicą? Największy wyjazd to był 200 km. Takie same wyjazdy jak Ekstraklasa, a nawet, dłuższe, nie, na całą, na drugi koniec Polski. To jest jedna na przykład tam z Rzeszowa do Szczecina 800 km. Nie ma! 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 Nie ma!
Yeah!
w zespole gości nastąpiła zmiana, bo istotnie grający z numerem 10 Gerard Pińczuk, a również z numerem 9 wszedł Mikołaj Parowicz. Żółtą kartką w zespole gospodarzy ukarany został grający z numerem 3 Michał Gruszka. Z numerem 18 Maksymilian Chyrzyk. Od 39 minuty spotkania Mielba remisuje z Kotwicą Kór 1-1. Jeszcze jeden.
Kasia. Thank you.
Zaprowadzę tam na plac zabaw, potem przyjdę, dobra? I zakończyła się pierwsza część spotkania.